Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja W Realu 24. Z nami jest Jan Kubań, autor książki Fizyka Życia, bo dzień to dobry, jest witam. Następny odcinek naszego cyklu. Witam. Tak, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Fizyka Życia pokazujemy, jeżeli ktoś nie wie, to jest przyczynek do naszej dyskusji, książka Fizyka Życia, autor Jan Kubań, pseudonim Jan Wolny, tak z Polska, to już rozmawialiśmy o tym pseudonimie. Panie Janie, no dzisiaj bardzo szeroki temat i chyba będziemy musieli to rozbić na dwa odcinki, jeżeli chcielibyśmy opowiedzieć, czy Pan miałby opowiedzieć o tym wszystkim, co zawiera się w myśleniu życiowym. Tak. Myślenie życiowe, bardzo szerokie pojęcie. Bardzo szerokie. Ja się zastanawiałem długo, żeby ludzi nie zanudzić, żeby jednak ta nasza audycja była ciekawa. Wybrałem takie, wydaje mi się, ciekawe tematy, dwa, wokół nich się skoncentrujemy, a resztę będziemy w kolejnych naszych rozmowach, będziemy już dalej rozwijali, bo niektóre z tych tematów to one są na oddzielną audycję. Wydaje mi się, że spoglądając na tytuł Fizyka Życia, myślenie życiowe jest jednym z najważniejszych tematów, tak mniemam, jeśli chodzi właśnie o Pana ten taki projekt, czy wizję świata, wizję życia, ale jeszcze reakcje internautów, bo to też chcielibyśmy się odnieść, Pan chciałby się odnieść do komentarzy, no bo nasze... Podziękować, bo one są, te komentarze są bardzo rzeczowe. Dla przykładu NZS Bango wymyślił taktykę von Jarosławwa, czyli wstrzelił się dokładnie w schemat tego, jak ja nazywam te taktyki, bardzo fajnie, i jak on ją tłumaczy. Taktyka, w której społeczeństwo jest ogłupione telewizją i przekupione ich własnymi pieniędzmi. No, świetnie, tylko pytanie, czy to się powinno nazywać Jarosławwa, bo przecież Maduro stosuje to samo, to jest bardziej chyba uniwersalne. No, brzmi znajomo w każdym razie. Brzmi znajomo, tak. Z kolei Ultimatule bardzo celne uwagi daje. Jak się mówi na wizji, no to czasami człowiek się przejęzyczy, czasami użyje nie tego sformułowania. Natomiast Ultimatule daje taki komentarz właśnie, powinno być tak i tak. I nie mówi, ty durniu, powiedziałeś źle, tylko także bardzo cenię sobie to. To się nazywa konstruktywna krytyka. Konstruktywna, prawda? Krytyka, na niej mi najbardziej zależy, bo ona mnie dalej też rozwija. No i sam temat też. Myślenie życiowe. Cóż to znaczy myślenie życiowe? Czego to dotyczy? Więc może jeszcze też, żeby tak jakby każdy odcinek stanowił pewną całość, to wrócimy do tego, dlaczego my w ogóle na ten temat rozmawiamy. Otóż jaki jest cel fizyki życia? I tutaj takie motto z Royal Society, Towarzystwa Angielskiego, które od 200 ponad lat zajmuje się promowaniem nauki i w ogóle dociekaniem do istoty rzeczy. Nullis in verba, nie ufaj słowom. Oni mówią, że trzeba właśnie patrzeć na świat poprzez fakty, poprzez aparat pojęciowy do zrozumienia tego, co nas otacza, po prostu, żeby nie wyłamywać drzwi. Ja może bym przeczytał tutaj bardzo taką ciekawy kawałek, nie wiem, czy to jest wiersz, ale to jest kawałek piosenki, cytat z Budki Suflera. Nie ufaj zbytnio świeżym hasłom, na których jeszcze farba schnie. Nim uznasz je za swoje własne, z historii parę lekcji weź. Wszystko już dawno gdzieś się wydarzyło. Nowe wciąż wraca raz po raz. Nie łudź się, że gdzieś tam czegoś nie było. Wszystko już prawie widział świat. Czyli nie ufamy nowomowie, przejęzykowieniu, jakkolwiek i to wszystko i temu, nazwiemy. Co mówią tam, gdzie ta farba jeszcze nie wyschła. To bardzo celna piosenka, polecam. Bardzo fajna, rytmiczna, także fajnie się słucha. No i to też jest przekaz fizyki życia. Miejmy te modele poznawcze, nie dajmy się nabierać na świeże hasła, na propagandę. No i też próbujmy uczestniczyć w życiu społecznym, tak? Bardziej aktywnie. Także to też jest myślenie życiowe? Też kwestie społeczne jak najbardziej, na samym końcu o tym powiemy, dobrze? Wracamy, jeżeli można realizatora poprosić o ekran w tej chwili, to właśnie tutaj widzimy schemat myślenia absolutnego. Nie wiem, czy się udało. Schemat myślenia absolutnego, o którym mówiliśmy, mówiliśmy już o myśleniu systemowym, mnogościowym, teorii ogrowym i dzisiaj przechodzimy tak z teorii ogrowego właśnie do myślenia życiowego. Czego ono dotyczy? Ono dotyczy obiektów, znaczy całego aparatu pojęciowego, który jest związany z obiektami żywymi, z populacjami obiektów żywych i z ich głównymi cechami. Jakie są główne cechy obiektów żywych? No to, że one się stale namnażają. To, że one w sposób stały
absorbują zasoby zewnętrzne. Pobierają. O zasobach mówiliśmy ostatnio, przy okazji myślenia teoriogrowego. Teoriogrowego, dokładnie. Czyli tutaj też zazębienie się. To są całe te konsekwencje. I dalej, właśnie tutaj poruszył Pan te kwestie społeczne, taka trzecia cecha obiektów żywych, które ja mocno wyróżniam, to jest to, że w procesie ewolucji biologicznej obiekty żywe nabyły pewnego rodzaju schematy postępowania, schematy myślenia. Myślenia, no oczywiście dotyczy to ludzi. I poza te schematy trzeba by było wyjść. Tutaj bardzo dużo jest tematów, tak jak już wspomnieliśmy, właśnie, które dotyczą tego myślenia życiowego. Natomiast no, skupmy się, może zacznijmy od charakterystyki, czyli tak jakby od czego by zacząć w ogóle mówiąc o tym myśleniu życiowym. Pierwszą sprawą to jest łagodne przejście od myślenia teoriogrowego do myślenia życiowego. Kiedyś Janusz Korwin-Mikke, jak ja jeszcze byłem młody, powiedział, gdzieś to napisał, że całe życie opiera się w zasadzie o dylemat więźnia i kto go zrozumie, to wie, na czym to życie polega. No więc ja długo dociekałem i w końcu rzeczywiście kierunek pokazał, ale to był wierzchołek góry lodowej. Dylemat więźnia, o tym sobie będziemy mówili w następnym, może poświęcimy następny odcinek. Trochę też już w poprzednich odcinkach mówiliśmy. Tak, że to jest, ten dylemat to jest po prostu, mamy taką sytuację, że mamy dwóch więźniów, dwóch aresztowanych w zasadzie nie więźniów i składana jest im propozycja. Ogólnie rzecz biorąc, współpraca się nie opłaca. Nie do końca. To właśnie to trzeba by było dokładniej przeanalizować. No, taki jest powszechny odbiór. A to zależy od macierzy wypłat. Także myślę, okej, jeden z następnych odcinków przeanalizujemy sobie tam na lewo i prawo sobie to zrobimy. Dylemat aresztowanych. Potem się pojawia iterowany dylemat aresztowanych. I to powoli właśnie wprowadza nas w całą, tak jakby, to myślenie życiowe. Ale zacznijmy tak jakby od samego początku. Otóż, żeby dobrze myśleć życiowo, to trzeba mieć świadomość bariery obiektywnej obserwacji. O tym żeśmy mówili. Nie postrzegamy obiektywnie. To, co widzimy, ta informacja, która do nas dociera, ta informacja, która jest do nas wysyłana, ona jest subiektywna. My ją jeszcze na dodatek interpretujemy po swojemu. W związku z tym człowiek, który chce myśleć poprawnie, powinien wiedzieć, że taka bariera obiektywnej obserwacji istnieje. Dalej, świadomość niemożliwości dokonania absolutnie wiernych pomiarów oraz bariera przetwarzania informacji. O tym też mówiliśmy, że w życiu jest tak dużo zmiennych, tak dużo elementów, że nie jesteśmy w stanie uchwycić wszystkiego pod postacią jednej reguły. I tu ciekawostka, to jest właśnie ten temat, który chciałbym poruszyć, mianowicie skoro mamy tą barierę przetwarzania informacji, no to nasze postrzeganie jest rozmyte. I o tym mówił już Leonardo da Vinci. Bo Leonardo da Vinci, proszę sobie wyobrazić, miał takie 7 wskazówek dał, jak należy myśleć jak Leonardo da Vinci, jak dążyć do tego, żeby być geniuszem. No i może omówmy sobie to właśnie, a potem wrócimy. Brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie i jest bardzo powiązane, powiedziałbym, z fizyką życia. Curiosita, ciekawość, nienasycone dążenie do wiedzy i ciągłego doskonalenia. Proszę zauważyć, jak wielu ludzi przeczyta 2-3 książki i im się wydaje, że oni już wszystko wiedzą. Tak? Natomiast trzeba cały czas poszukiwać. Ja na przykład w tej chwili czytam książkę, która jest dla mnie może nie objawieniem, ale jest świetnie napisana. Jest tam taka masa nowych, ciekawych rzeczy, o których ja miałem pojęcie, ale nie potrafiłem ich sformułować. Po prostu naprawdę z wypiekami na twarzy. Mam 60 parę lat, także trzeba do końca po prostu, tak jak mówi Leonardo, mieć tą ciekawość i dociekać tak jakby do nowych rzeczy. Dimostrazione, demonstracja, czyli konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na własnych błędach, niż opieranie się na sądach innych. Czyli to też jest właśnie... Samodzielna weryfikacja. Samodzielna weryfikacja w praktyce. Sprawdź to,
zobacz, jak to funkcjonuje, dociekaj własnym umysłem. Nie wiem, czy myśmy mówili Henri Poincaré. On podchodził do tematu, rozbijając go na takie bardzo podstawowe czynniki, i on studiował te wszystkie czynniki. I to była ta jego siła, tak? Że on właśnie nie opierał się, tak jakby te sądy innych i twierdzenia, on brał po prostu jako pewne kierunkowskazy, a sam to wszystko rozbijał. I znowu, ja w trakcie swojej długiej pracy nad fizyką życia przestudiowałem temat, którego w szkole średniej szczerze nienawidziłem, chemię. I to się okazało, że po prostu ta chemia jest naprawdę ciekawa. Ale musiał pan przełamać barierę, która, jak rozumiem, no, stanowiła właśnie jakąś Powiem taką... tak, ja nie miałem tej bariery. Ja po prostu... Ale to było nieciekawe dla pana. To tak? Przełamałem, oczywiście, przełamałem tą niechęć do chemii. To był jakiś wysiłek, który wysiłek, musiał pan ale podjąć. Po przełamaniu nagle się okazało, że ta chemia... Wie pan, bardzo dużo zależy od tego w szkole, kto prowadzi lekcje, od nauczyciela. Nauczyciele potrafią zniechęcić i potrafią bardzo zainteresować. Ja miałem polonistę, który mnie szczerze nie lubił. Znaczy to taki, to może znowu dygresja od dygresji w tej chwili, bo powiedziałem, że dla mnie Haszek był większym patriotą niż Mickiewicz. Uzasadniłem to w ten sposób, że Haszek dawał konkretne rady Czechom, w jaki sposób mają walczyć o wolność Czech. Konkretne, daj piwo, daj jedną koronę na piwo czeskiemu żołnierzowi, zrób to, udawaj idiotę, jak jesteś w wojsku jego cesarskiej mości i tak dalej. Natomiast Mickiewicz jako ikona, no niestety, po prostu do mnie bardziej przemawiał Haszek niż ten, nie lubił mnie. W związku z tym ja miałem kłopot tak jakby z wysławianiem się, pisaniem Co dalej z Leonardo da Vinci, naszym mistrzem. Sensazione, czyli uczucie, nieustannie wyostrzanie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmocnienia doznań. Szczerze powiem, ja tutaj nie jestem... To jest ciekawe, bardzo ciekawe, takie wręcz bym powiedział frapujące, bo czasem no, poznanie nawet naukowe może nam się kojarzyć z ślęczeniem w bibliotece, czymś nudnym, tu pajęczyny, jakieś niedoświetlona biblioteka, tymczasem przecież zgłębianie tajników rzeczywistości może nam dawać wielkie olśnienia, wielkie poruszenia właśnie, może nawet i zmysłowe. I zmysłowe, dokładnie, także no, Leonardo, tak, to jest ten wzorzec, przeżył, jego dzieła świadczą o nim. Sfumato, to jest to, o czym żeśmy przed chwileczką mówili, rozpływanie się we mgle. Gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności. Myśmy o tym mówili, że myślenie redukcjonistyczne, czyli to proste, na prostych schematach jest bardzo popularne u większości ludzi, że oni nie wnikają, nie wgłębiają się. Dla nich im prostsze wytłumaczenie, tym lepsze. Tak? W tej chwili przyczyną całego zła jest albo PO, albo PiS. Koniec. Nie ma. Oni nie widzą, tak jakby nawet nie wnikają, nie zastanawiają się. Może jest jakaś jeszcze jedna opcja, albo może dwie, trzy. Także to sfumato, rozpływanie się, czyli masa tych paradoksów, tu wracamy do tego myślenia życiowego, że są dylematy, że są paradoksy, że są iterowane dylematy. No to wszystko tak jakby wpływa właśnie na to poznanie życia. Arte scienza, dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką a wyobraźnią, mówi Leonardo. Czyli co, multidyscyplinarność? Nie, to jest w siódmym punkcie. Tutaj podejrzewam, że on, mi się wydaje tak, że precyzja nauki z tym sfumato, z tym rozmyciem daje sztukę. I pewnych rzeczy, których nie da się wytłumaczyć naukowo, możemy właśnie pokazać za pomocą pewnych wyobrażeń, pewnej muzyki. Prawdopodobnie jemu o to chodziło tutaj. Cielesność. Ciekawe spostrzeżenie, dążenie do sprawności fizycznej i opanowania, ponieważ zdrowy umysł wymaga zdrowego ciała. Także to jest jego taka wskazówka. Zdrowy duch. I concessione, czyli łączenie. Nawyk łączenia wielu dyscyplin wokół danego zjawiska, świadomość, że wszystko jest ze sobą powiązane. Także no, tutaj bardzo ciekawe właśnie jest podejście Leonarda, i bardzo koresponduje z fizyką życia, a to sfumato to właśnie to jest to, żebyśmy nie myśleli schematami. Co do tej sztuki, no to sztuka nie zawiera twierdzeń ani dowodów, ale coś nam może pokazać. Dokładnie. Może pokazać dokładnie. Prawdę, która gdzieś tam w twierdzeniach ani w dowodach nie może zostać zawarta, ale jednak istnieje. Istnieje, dokładnie. Także tutaj ja się też całkowicie z nim zgadzam. Zresztą pewne rzeczy
Ja jeszcze nie zdefiniowałem pojęcia sztuki, to jest dla mnie bardzo trudne, to jest właśnie... Tak jak pojęcie pięknej estetyki, piękna, bardzo nieuchwytne. Nieuchwytne, tak. Także poza tym właśnie pytanie w ogóle, czy pojęcie piękna da się zdefiniować w kategorii nauki, prawda, precyzyjnej, taką jaką jest matematyka. To, co piękne, to dobre, to, co dobre, to piękne. No, to, co mi się podoba na przykład, no ale zawsze, wie pan... Estetyka etyczna. Ja czasami się dziwię, jak patrzę na wybranki moich znajomych albo kogo kobiety niektóre wybierają, no po prostu ja bym na przykład takiej kobiety nigdy nie wybrał jako swojej partnerki życiowej, po prostu mi się nie podoba, a innym się one podobają. Także... Bogusław Wolniewicz, świętej pamięci, zwracał uwagę za Elzenbergiem, zresztą jego mistrzem, jak wielką... rolę w postrzeganiu naszej w postrzeganiu naszym rzeczywistości etycznym właśnie gra estetyka. Bardzo często nie akceptujemy jakichś poglądów, jakichś powiedzmy, nie wiem, zachowań, właśnie dlatego, że z punktu widzenia tak najbardziej fundamentalnie estetycznie nam się mogą nie pasują, tak. Nie i właśnie to jest może to połączenie, właśnie to, co Leonardo mówił, arte scienza, czyli połączenie tej sztuki, tego czegoś nieuchwytnego właśnie z tą precyzyjną nauką. Także tutaj całkowicie się zgadzam. Tych cech charakterystycznych jest bardzo dużo. Trzecie to jest rozumienie zjawisk samowzbudnych i zaraz do tego wrócimy, bo to jest coś, o czym prawdopodobnie mało kto z naszych słuchaczy w ogóle słyszał. Potem są zagadnienia stabilności, zaburzeń, to też chwileczkę o tym powiemy. Uwzględnienie tego, że obiekty żywe są obiektami strumieniowymi, czyli przepływają przez nie zasoby, to już mówiliśmy, że pan jest po prostu wirem, który powstał z chwilowej organizacji materii, która przez pana przepływa i co 11 pan lat... Też. Ja też, tak jest, ja tego nasi nie ukrywam. Widzowie. Nasi widzowie, każdy z nas, dokładnie tak. Także tych rzeczy jest bardzo dużo. Może zatrzymajmy się teraz na zagadnieniu samowzbudnym, bo... Co to bardzo... znaczy? No właśnie. Coś z niczego? Coś z niczego, ex nihilo. Bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi na temat właśnie fizyki życia, takie pada fundamentalne pytanie, bo tak jakby każdego z nas to interesuje, czy życie mogło samo z siebie powstać, tak po prostu z niczego, ex nihilo. No i generalnie ludzie mówią, nie mogło, tak, bo samo z niczego nic nie powstaje. Ale proszę sobie wyobrazić, że jest bardzo wąska dziedzina nauki, która nazywa się aeroelastyczność, która zajmuje się powstawaniem czegoś nie tak do końca z niczego, ale powstawaniem drgań samowzbudnych, skrzydeł, podczas dostarczania do tego skrzydła stałej porcji energii. Ja teraz wytłumaczę na takim przykładzie, można sobie go wygooglać. Narrowa, Tacoma Narrowa Bridge. To był most, który został zbudowany w latach 1960. Takie wejście do zatoki było. No i zaczął wiać wiatr w kierunku od morza do lądu, dokładnie w poprzek tego mostu. Ze stałą prędkością. Czyli było zasilanie stałą energią i ten most zaczął początkowo drgać w ten sposób, ja tu pokazuję do kamery tak, a potem zaczął drgać tak, aż w końcu wziął i się rozwalił. Można sobie to wygooglać, fajnie to wygląda, tam nawet jeszcze ludzie biegają, próbują coś ratować. To są drgania samowzbudne, które powstają, to jest zjawisko, które powstawania czegoś przy stałym dopływie energii, nowej jakościowo rzeczy, tak, tych właśnie drgań samowzbudnych. To samo zjawisko, bardzo analogiczne, powstaje wtedy, kiedy do głośnika zbytnio zbliżymy mikrofon. To jest zasada generatorów, dokładnie, sprzężenie zwrotne, generatory właśnie drgań samowzbudnych, tak, to jest znane. Ale tutaj też mamy jakiś dopływ energii, a w przypadku powstania całkowicie z niczego, no, tej energii tak, nie może być. Tak, i fizyka życia nie twierdzi, że cokolwiek powstało z niczego, aczkolwiek skąd się wzięła materia? Na to pytanie ja nie potrafię udzielić odpowiedzi i podejrzewam, że nikt nie potrafi tego zrobić. Ale na pewno to pojęcie samowzbudności może nam dawać do myślenia. Może nam dawać do myślenia, to jest pewien właśnie kierunek, tak jakby no, trzeba w tym iść. Drugie pojęcie, które związane jest z powstawaniem czegoś tak jakby z niczego, to jest emergencja. I tutaj to jest bardzo prosta rzecz, którą się wyjaśnia w bardzo prosty sposób. Otóż jeżeli mamy zbiór pewnych elementów i ułożymy je w pewien odpowiedni sposób, to całość nabywa nowej cechy, której nie posiadały te elementy do tej pory. Jako przykład ja zawsze podaję skład materiałów budowlanych i dom, w którym mieszkamy.
Jeżeli kupimy sztachety i ułożymy je na stercie, to są po prostu elementy. Natomiast jeżeli połączymy je w taki sposób, w pewien sposób, to one mogą stanowić barierę dla kotów, dla psów, dla komarów nie będą stanowiły, tak? Ale powstaje nowa jakość. Sztachety zaczynają tworzyć barierę ochronną. I na zasadzie emergentnej, ja twierdzę, to jest moje twierdzenie, właśnie od małego do coraz bardziej skomplikowanego powstaliśmy między innymi my. W ten sposób rozwijało się życie. Kolejną rzeczą, właśnie jeżeli chodzi o samopowstawanie, jest samopowstanie informacji. Kaczka dziennikarska. No, to ja, znaczy ja bym inaczej powiedział. Ja bym, fake news dzisiaj się mówi. Poszedł a jednak, niektórzy mówią postprawda, ale nie ufamy, jak rozumiemy. Nie ufamy słowom. Tak niczemu, co jest pisane. Natomiast prolog do Ewangelii Świętego Jana. Czy pan pamięta? Na początku było słowo. Oczywiście. Słowo ciałem się stało. I teraz ja może, ja sobie tak jakby przeczytam ten prolog, ale tylko to, co ja chcę, to przeczytam. Na początku było słowo. Wszystko przez nie się stało. W nim było życie. I powiem panu, że lepiej bym tego nie ujął, gdybym chciał przekazać wiedzę, którą mam na temat tego, w jaki sposób powstało życie i przez przypadek trafiłbym 2000 lat wstecz albo jeszcze wcześniej, tak? 2050 lat wstecz i był otoczony ludźmi, którzy nie mają dostępu do internetu, nie wiedzą, co to są szczepionki, nie wiedzą, co to jest tętno, nie wiedzą, co to jest szczęśliwi krew. Szczęśliwi ludzie. Szczęśliwi ludzie, tak? Którzy mają blade pojęcie o tych rzeczach, które my wiemy, że można się łączyć komórką z ludźmi, którzy mieszkają w Ameryce i to jeszcze za darmo rozmawiać, widzieć i tak dalej. I chciałbym, jako właśnie ten człowiek, który wie, na czym, jak powstało życie, przekazać informację moim potomnym, że słuchajcie, ja wiedziałem, ja o tym wiedziałem, to szczerze powiem, lepiej bym tego nie sformułował. Na początku było słowo, na początku była informacja. No i powstaje pytanie, czy cząstki chemiczne mogą utworzyć informacje same z siebie? One same w sobie są już informacją. Tak, ale wie pan, mamy te pierwotne cząstki, takie, które nie są informacją. I w jaki sposób te cząstki mogą tą informację, czyli stworzyć większą cząstkę? A nie możemy tych pierwotnych cząstek też jako informacji odbierać? Jako bitów informacji, tylko że one się muszą połączyć, bo informacje ja definiuję jako ciąg stanów. Dokładna definicja moja jest, w nawiasie jest słowo interpretowany ciąg stanów. Ciąg to jest uporządkowany zbiór, czyli wiadomo, że jest jeden element za drugim. I teraz jeżeli zobaczymy na RNA, które już wiemy mniej więcej o co chodzi, bo ono jest tak jakby informacją zawartą w koronawirusie COVID-19, który tą właśnie swoją informację ma zapisaną w RNA. Albo weźmiemy DNA, czyli ciągi, to są ciągi nukleotydów. A każdy z takich nukleotydów ma pewną wypustkę. To są nukleotydy i tam są kwasy nukleinowe. Mogą mieć cztery. I teraz w momencie, kiedy te nukleotydy łączą się, to one zaczynają stanowić ciąg, właśnie ciąg, a stany to są te zasady azotowe. I to się układa w informację. I dokładnie tutaj w prologu na początku było słowo, czyli na początku cząstki ułożyły się w informację. A co było potem, jak to się dalej rozwijało, to będziemy mówili w kolejnych naszych pogadankach. Ewentualnie można sobie przeczytać w książce Fizyka Życia, czy w drugiej mojej książce 59 kluczy do rozwiązania zagadki powstania życia. Tam to jest bardzo dokładnie omówione. Wracając do tego, że właśnie przekopałem się przez tą chemię i tak jakby... A co było? Przedtem zapytam, czy tu jest miejsce na Boga? Ewangelia Świętego Jana. No wiadomo, że tutaj jest to, wie pan, Pismo to jest... Święte i też były takie komentarze pod niektórymi to... naszymi filmami, tak, czy tutaj jest miejsce na to Boga? Jest bardzo trudne pytanie, bo Boga można szukać jeszcze na o wiele niższych szczeblach. Chociażby skąd się wzięła materia, dlaczego w ogóle jest materia, wie pan, to fundamentalne pytanie, dlaczego jest coś, przecież bardziej pierwotne by było, żeby nic nie było. Tak. Natomiast wszechświat istnieje, być może on jest w naszych wyobrażeniach, no ale
ja istnieję i Pan istnieje. No ale samo to wyobrażenie też istnieje, więc... Tak, dokładnie. Także no, nie coś możemy istnieje powiedzieć, że jednak, nic nie istnieje. Tak. Możemy się spierać, właśnie interpretować, ale chyba nad istotą istnienia nie, akurat my we dwóch jesteśmy co do tego zgodni. No i pytanie o Boga, tak? Czy Bóg w ogóle, co to jest Bóg? Czyli najpierw trzeba by było tą definicję podać. Osobowy stwórca. Osobowy stwórca. No więc właśnie, czy osobowy stwórca stworzył materię, czy materia powstała sama z siebie? No i powstają dwa pytania. Na jakiej zasadzie, jeżeli nie było Boga, to na jakiej zasadzie ta materia sama z siebie powstała, a jeżeli był Bóg, to na jakiej zasadzie powstał Bóg. Także jesteśmy tak jakby no, w kropce, nie wiem... Pewnych rzeczy się nie dowiemy chyba. Pewnych rzeczy się chyba nie dowiemy, tak. Natomiast to, co możemy się dowiedzieć, to właśnie... Możemy wierzyć. Możemy wierzyć. Możemy wyjść od tych podstaw, absolutnie podstaw chemicznych i zastanawiać się, kumulując wiedzę, właśnie tak jak mówił Leonardo, i tak jak my mówimy, multidyscyplinarną, zastanawiać się, czy pewne procesy nie mogły przypadkiem doprowadzić do tego, że właśnie myśmy powstali w sposób naturalny. Oczywiście za procesami naturalnymi, za materią może stać Bóg. Jak na razie nie mamy żadnych dowodów takich, które możemy zmierzyć, czyli że jest jakaś ingerencja boska, na jakimkolwiek etapie tak jakby budowania... Czyli tutaj by Pan szedł w stronę takiego oświeceniowego deizmu, tak? Tak. To znaczy jednak bardzo naukowo bym do tego podchodził. Również do religii bym bardzo naukowo podchodził, bo religia stanowi bardzo ważny czynnik w rozwoju grup społecznych. To jest bardzo ważny czynnik. I teraz skąd wynika cały ten paradoks, którego niezrozumienia, że właśnie mamy grupy kreacjonistów i mamy grupy wojujących darwinistów i tych oświeconych lewaków, dla których cała nauka sprowadza się do jednego stwierdzenia. Boga nie ma, tak? O, proszę bardzo, nie ma Boga, to znaczy, że oni wszyscy fanzolą głupoty i nie ma w co to wierzyć. Jeżeli zgłębimy problem właśnie darwinizmu i problem religii, to zauważymy, jak wielki wpływ religia ma na rozwój grup społecznych. To jest jeden z czynników Wiktoria. To jest, być może zostało to też wykształcone w czasie ewolucji biologicznej. Właśnie ten Bóg. Dowodem na to może być to, że mamy wiele różnych religii. One są bardzo do siebie podobne. I można też mówić o ewolucji Boga. Są zresztą takie dosyć ciekawe książki autorstwa Roberta Wrighta, właśnie zatytułowane Ewolucja Boga. Polecam też w tym temacie religijności moją rozmowę z docentem Okołowskim też w Real24 na temat no właśnie istoty religii, skąd się wzięła religijność, skąd się wzięły religie. Myślę, że no to jest pytanie na 10 osobnych audycji na pewno, bo religioznawstwo i w ogóle te tematy, które przecież zahaczają bardzo mocno o filozofię, cały czas gdzieś będą nam towarzyszyć. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie tego myślenia życiowego, żeby to jakąś klamrą spiąć. Jakie to są wspólne mianowniki? Bo mieliśmy i powstanie ex nihilo, tak, samowzwzględność, mieliśmy 7 zaleceń Leonarda, barierę obiektywnej obserwacji. Myślę, że to może być dla widzów trudne, żeby to tak, w jeden mianownik dlatego jakoś ja sobie pozwoliłem zebrać. Przynieść jeszcze jedną książeczkę. Ona jest dostępna albo w księgarniach, albo można ją wygooglać na mojej stronie i na innych za darmo przeczytać. To jest Cykl życia imperium. To jest dobre wprowadzenie. Proszę zauważyć, to jest książka, nie wiem, godzina 20 minut i jest po książce. Polecam, przeczytałem całą. Tak. Zresztą to już mówiliśmy. Tak, to są cykle społeczne. On, wracając do tej piosenki Budki Suflera, on zbadał 11 imperiów i wyciągnął pewnego rodzaju prawidłowości, że to wszystko się powtarza. Opisał te swoje spostrzeżenia. No i to jest takie dobre wprowadzenie właśnie do myślenia życiowego. Następne tematy, jakie będziemy poruszali, to jest właśnie, to są dylematy aresztowanych, iterowane dylematy aresztowanych. Jak matematyka potrafi zdefiniować pewne przymiotniki, na przykład matematycy zdefiniowali przyjazne taktyki. I możemy o tym sobie będziemy mówić. Matematyka też potrafi być piękna. Matematyka, tak. Estetyki. Wie pan, 3 zasady fizyki życia. Świadomość tego, że biocenoza jest systemem autodynamicznym, czyli systemem, co to znaczy system autodynamiczny? To jest system, który generuje takie procesy, które
zmieniają ten system, po czym system, jak jest zmieniony, generuje trochę inne procesy. I on, wie pan, proces zwrotnie wpływa na system, zmienia system, system zmienia to, co wytwarza ten proces i to się w ten sposób właśnie tak jakby rozwija. Mamy całe zagadnienia w myśleniu życiowym psychologii, socjologii. Ja tu chciałbym, być może to byłby ciekawy temat na następne nasze spotkanie, właśnie najważniejsze eksperymenty fizyki życia w aspekcie myślenia życiowego, czyli eksperyment Calhouna, eksperyment Rona Jonesa. Myślę, że pan jakieś eksperymenty też przeprowadzał. Tak, ale to było, wie pan, to nie ja je wymyśliłem. Kiedyś byłem na takim szkoleniu, był taki trener i pokazywał właśnie, jak my źle myślimy. To jest takie doświadczenie 2-4-6. Trzeba znaleźć regułę. Możemy, to na następnym spotkaniu naszym sobie o tym powiemy. Zresztą ono jest też opisane na mojej stronie, można sobie zrobić u siebie, tak jakby w domu. Ja cały czas poszukuję, może to jest moja wada, jednak taki redukcjonizm myślowy, no ale żeby sobie tak to uporządkować, że o teraz myślę abstrakcyjnie, teraz myślę życiowo, teraz sfumato, myślę... Sfumato, ja panu Leonardem odpowiem. Niech pan nie, może niech pan nie dąży do tego. Oczywiście, ja to też poklasyfikowałem. Pan oczywiście się może mnie przyczepić, że zrobiłeś to źle, bo to powinno być tu, gdzieś tam. Nie to jest istotne. Według mnie właśnie trzeba podchodzić tak jakby dać... Nie, ja tylko jakby chciałbym poznać ogólne cechy tej kategorii myślenia życiowego. To jest to myślenie, które jest związane z obiektami szeroko zrozumianymi, obiektami żywymi, obiektami, które się namnażają, obiektami, które absorbują zasoby zewnętrzne po to, żeby się powielić i obiektami, które mają wykształcone pewnego rodzaju schematy postępowania. Na przykład to, że my się utwierdzamy w pewnych przekonaniach i bardzo trudno nas jest z tych przekonań wybić, że nie dopuszczamy już racjonalnego myślenia. O tym też sobie powiemy, bo to są fantastyczne zagadnienia. Dlaczego na przykład przedsiębiorcy są bardziej otwarci niż lekarze albo prawnicy? Tak? Będziemy o tym mówili. To wszystko mieści się właśnie w kategoriach myślenia życiowego. A jest myślenie nieżyciowe? Czy ja wiem, no nie zdefiniowałem czegoś takiego. Może trzeba by zdefiniować. Tak jak oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale tak. Myślenie życiowe jednak kojarzy się nam z czymś bardzo pozytywnym. No, patrzymy na kogoś, mówimy, o, ten to życiowo myślą, sobie radzi w życiu. Tak, czy to w ogóle, z tym, że ja to wrzuciłem, to są ja to wrzuciłem do kategorii doświadczenia praktycznego, tak? Czyli tak jakby tego, co przeżyliśmy, to jest nasze doświadczenie, którego doświadczyliśmy i z tego wyciągamy wnioski. I ja się z panem bardzo, znaczy zasadniczo zgadzam. Przykład typowy. Chłopi, ludzie ze wsi, których ja bardzo cenię, właśnie za to myślenie, o którym pan mówi, że to jest to myślenie życiowe. Oni są bardzo pragmatyczni. Oni dostrzegają zjawiska nieliniowe. Jedna żona rolnika mi bardzo to prosto wytłumaczyła. No, niech pan sobie wyobrazi, jest susza, mamy pszenicę do zebrania, idzie ktoś, rzucił niedopałek i całe pole poszło z dymem, tak? Jeden mały niedopałek powoduje tak wielkie konsekwencje. To jest zjawisko właśnie nieliniowe. Czyli myślenie życiowe jest bezpośrednio powiązane, ta teoria myślenia życiowego z praktyką. Oczywiście, jak najbardziej. Tak. I tutaj w całym myśleniu absolutnym doświadczenie praktyczne i wnioski wynikające z praktyki. Ja to tak krótko mówię. Niczego się, bracie, nie nauczysz, jeżeli konsekwencji własnych decyzji nie poczujesz na własnym tyłku, a pozytywnych we własnej kieszeni. Tak? To jest bardzo ważne. I ludzie, którzy się odcinają od tego właśnie, tego prania po własnym tyłku, po prostu są kalekami. Powiedział Jan Kubań, a ja dodam nie swój cytat. Po owocach ich poznacie. I następny nie swój cytat. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dokładnie. Bardzo dziękuję za, też bardzo dziękuję za nagranie, za kolejny odcinek. Kontynuujemy, jak rozumiem, myślenie życiowe w następnym odcinku, tak? Tak, może te eksperymenty to widzowie już zobaczą pewne praktyczne tak jakby podejście, bo na razie to my sobie filozofujemy. To jakieś pan próbówki tak przyniesie i będziemy eksperymenty robić? Nie, będziemy opowiadali. No ja tak mi się, znaczy marzyłoby mi się, żebyśmy zrobili w jakiejś większej grupie, ale to jest technicznie jak na razie chyba dosyć skomplikowane. Być może jak się otworzy... Na razie rząd na nas robi eksperymenty. Dokładnie, na razie rząd robi na nas eksperymenty. Jeżeli będziemy bardziej wolni, może coś wtedy byśmy w tym temacie takie eksperymenty sobie przeprowadzili, bo według mnie one są bardzo fajne, a na razie będziemy sobie o nich opowiadali.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie za dużo mówiłem, bo to czasem też takie zarzuty się pojawiły, ale wpiszemy w tytuł Kubań i Łuksza i to tak, mam nadzieję, że rozmawiać trzeba cały czas, spierać się trzeba, no, taka jest filozofia nauki. Ona się po prostu rozwija. Ja też kwestionując darwinizm, kwestionując kreacjonizm, doszedłem do nowych jakichś tam swoich odkryć, które bardzo dobrze się wpisują tak jakby w logikę właśnie życia. No zobaczymy, może ktoś w komentarzach zakwestionuje kubanizm. Może, nie, broń Boże, nie, ja bym nie chciał, żeby to tak było nazywane. No tak, to jak to nazwać? Fizyka życia. Fizyka życia. No dobrze, zobaczymy, jaki będzie odbiór. Pozostawiamy wolnemu rynkowi opinii naszych widzów fizykę czyli życia. Weryfikacja praktyczna. I jeszcze raz pokazujemy, tutaj się green screen pewnie nam magicznie pokaże. Fizyka życia to jest książka, o której właściwie, czy właściwie o jej zawartości mówimy. Rozszerzamy, bo ta książka została napisana 10 lat temu, a my mówimy już teraz o moich tak doświadczeniach jest. Życie płynie. Życie płynie. Dziękujemy bardzo. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza, z nami był Jan Kubań, pseudonim Jan Wolny, autor fizyki życia. Dziękuję. Do zobaczenia.